czasach, kiedy większość producentów ogranicza gamę silnikową i gamę nadwoziową swoich modeli, znalazła się jedna marka, która oferuje jeden ze swoich modeli w, uwaga, 25 wersjach. Carrera, Carrera S, Carrera T, GTS, Turbo, Turbo S, Dakar, GT3, GT3 RS. Do tego możecie tam mieć nadwozie coupé, możecie mieć targę, możecie mieć cabrio, możecie mieć napęd tylko na tył albo na cztery koła i większość tego ze sobą miksujecie. 25 wersji. I już wiecie, że mówię o Porsche 911. I dzisiaj wystąpi u nas wyjątkowo mocnej, wyjątkowo szybkiej, wyjątkowo atrakcyjnej wersji, która urywa łeb nie tylko osiągami. Porsche 911 Turbo S w wersji ze składanym dachem, czyli kabriolet. Kiedyś nazwa Turbo była zarezerwowana dla tej jednej, jedynej wersji z doładowaniem, ale dzisiaj doładowanie ma każde Porsche 911 poza GT3. Jest i w Carrerze S, i w GTS-ie nawet, który przecież kiedyś słynął z tego, że jest wolno sący, a dzisiaj też jest uturbiony. Natomiast Turbo i Turbo S to jedyne Porsche, które mają teraz podwójną turbinę, więc tak naprawdę powinno nazywać się Porsche 911 Biturbo S. Natomiast to, co charakterystycznego pozostało wyłącznie dla wersji Turbo i Turbo S, to tutaj kanały wlotowe w tylnych błotnikach, które są oczywiście odpowiednio poszerzone względem Carrery i Carrery S po obu stronach, ale nie tylko one prowadzą powietrze do turbin, również to powietrze teraz w tej najnowszej generacji wpada tędy, aby osiągnąć jak najlepsze chłodzenie. Skoro tu stoimy, to pewnie już od razu chcielibyście zobaczyć silnik. Proszę bardzo. To teraz wyobraźcie sobie, że leżycie w salonie i nagle wasza dziewczyna wysyła wam SMS-a. Kochanie, jestem w sypialni, leżę na łóżku, chodź zobaczyć, co mam na sobie. Lecicie do tej sypialni, rzucacie telewizor, rzucacie swoją ulubioną grę, wchodzicie, już macie gacie ściągnięte do połowy łydek, a ona leży i ma na sobie talerz pierogów. Mniej więcej takie rozczarowanie towarzyszy wam, gdy chcecie obejrzeć sobie silnik 911. Każdej, bo tutaj są tylko tak naprawdę wiatraczki, które przyjmują to powietrze wpadające, jeszcze je napędzają. Natomiast absolutnie nie można mówić o rozczarowaniu, jeżeli chodzi o moc i o moment obrotowy. Bo z silnika, o zobaczcie, o możemy rozdziewiczyć Turbo S-a. O proszę bardzo. No, kolejny właściciel będzie zachwycony, zepsuliśmy mu auto. Absolutnie natomiast nie rozczarowuje mocą i momentem obrotowym, ponieważ silnik 3.7 podwójne turbo oznacza w wersji S 650 koni i 800 Nm, oczywiście wszystko przenoszone przez skrzynię PDK ośmiobiegową i na cztery koła. Napęd na cztery koła też delikatnie zmodyfikowano względem poprzedniej generacji. Aż do 500 Nm teraz może trafić tam na przednią oś. To, co natomiast jest wyjątkowego w Turbo S i co go odróżnia od innych cywilnych Porsche, to pakiet Porsche Advanced Aerodynamics, który składa się między innymi z takich klap, które teraz są otwarte, ale one pracują zależnie od tego, czy potrzebujemy więcej chłodzenia, czy potrzebujemy więcej docisku. Oprócz tych aktywnych klap mamy tutaj splitter, ale taki inny splitter. Składa się on z trzech elementów i za pompowanie każdej odpowiada jedna poduszka pneumatyczna. Raz, dwa, trzy. Jak jesteście w trybie sportowym, otwierają się tylko te dwa boczne wąsy, natomiast do dolny pozostaje schowany i powietrze trafia również tędy pod samochód, żeby zachować dobrą aerodynamikę, trochę zwiększyć przyczepność, ale jednocześnie, żeby ekonomia jazdy pozostała na przyzwoitym poziomie. Natomiast w Sporcie Plus albo powyżej 260 na godzinę automatycznie wysuwają się wszystkie trzy części po to, żebyście mieli maksimum docisku przy wyższych prędkościach. Trzecim elementem tego całego zaawansowanego pakietu aerodynamicznego jest tylne skrzydło. I to, w jakim aktualnie jest położeniu, zależy od wielu czynników. Między od tego, czy jedziecie w normalu, sporcie czy sporcie plus, jak szybko jedziecie, a nawet od tego, czy dach jest złożony, czy jest zamknięty. To ono sobie pracuje w tych trzech położeniach wysokości i trzech położeniach pochyłych. Na przykład, jak chcecie mieć maksymalny docisk i jedziecie w sporcie plus po to, że do prędkości rzędu, nie wiem, 200 km na godzinę, to jest maksymalnie pochylone,
żeby wytwarzać siłę docisku nawet 170 kg. Ale jeżeli chcecie osiągnąć prędkość maksymalną, czyli 330 na godzinę, no to wiadomo, że wtedy docisk będzie Was ograniczał, więc ono delikatnie się prostuje, pionizuje, żeby było bardziej, znaczy pionizuje w sensie takim, że się pochyla na płasko, o, żebyście mogli te 330 maksymalne osiągnąć. Co tutaj jeszcze mamy w Turbo S-ie? Mamy w serii na przykład ceramiczne hamulce. Z przodu mają aż 42 cm średnicy, są nawiercane, mają prawie 40 mm grubości. W środku oczywiście są dodatkowo również wentylowane. Zaciski są tutaj aż 10-tłoczkowe. Z tyłu tarcza jest nieco mniejsza, bo ma 39 cm średnicy i 4-tłoczkowy zacisk. Ale 10-tłoczkowy zacisk, wyobrażacie sobie? Centralne śruby i tu coś chciałem Wam pokazać. Widzicie ten grot tutaj, taki? W Porsche, jak oddajecie każdy samochód, to jak zmieniają Wam koła i opony, to potem ten grot zawsze jest ustawiony w kierunku wentyla. Przy śrubach centralnych nie da się tego zrobić, ponieważ mają bardzo mały gwint. Są wąskogwintowe, tak to się mówi, jakoś tak. W związku z czym trzeba byłoby kilkanaście albo kilkadziesiąt razy je odkręcać i dokręcać z powrotem odpowiednim momentem, żeby tym grotem wcelować w wentyl. Więc tu nie da się tego zrobić. Z ciekawostek, po raz pierwszy w Turbo i Turbo S-ie mamy mniejszy rozmiar kół z przodu niż z tyłu. Tutaj 20 cali, 255 mm szerokości. Z tyłu 21 cali, po to, żeby to koło, ta opona lepsze przeciążenia wytrzymywała. I szerokość to aż 31,5 cm, czyli 315 mm. Rozmiarowo samochód jest dokładnie taki sam jak coupé, pomimo że to jest wersja cabrio. Identyczna długość, identyczny rozstaw osi, identyczny rozstaw kół z przodu i z tyłu, identyczna szerokość. To, co go różni, to jedynie wysokość i to zaledwie o 2 albo 3 mm. Wersja cabrio jest wyższa od tej wersji standardowej. Natomiast mimo takich samych rozmiarów mamy tutaj sporo większą masę, bo auto waży 1710 kg, czyli 70 więcej niż wersja coupé, ale to oczywiście zasługa tego dachu. Nawet nie tyle tych wszystkich mechanizmów i silniczków odpowiadających za jego składanie i rozkładanie, ale także tego, że ten dach, on nie jest wcale brezentowy, tylko pod spodem jest sztywny. Tutaj tylko na słupkach z tyłu nie ma nic pod spodem, tylko jakieś mechanizmy, ale on składa się w trzech częściach. Jedna tu, druga tu i trzecia tu. Nawet tutaj, zobaczcie, w miejscu szyby jest usztywniony i tutaj jest twardziochem. I teraz będzie 15-sekundowy, najpiękniejszy w tym odcinku spektakl. O, ja lubię, jak są szybki zostawione otwarte. Uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych kabrioletów. Ja osobiście kabriolety bardzo lubię. Uważam, że to jest w ogóle najpiękniejsze wydanie 911 i uwielbiam jej linię. Uwielbiam tę miękkość tutaj przejścia tej linii. To, jak ładnie to wszystko zostało tutaj zabudowane, że tej sylwetki nie burzą tutaj zagłówki foteli, choć te fotele tutaj mamy. Tak naprawdę bardziej podobałaby mi się w wersji Carrera albo Carrera S, pozbawiona tego skrzydła, bo ta linia byłaby jeszcze bardziej obłędna tutaj z tym garbem. Jest po prostu przepiękny. Dach, 15 sekund składanie, 15 rozkładanie, więc bardzo szybko. W dodatku można to robić do prędkości 50 km na godzinę, więc jak złapie Was mrzawka, to nie musicie się zatrzymywać, wystarczy, że zwolnicie i jesteście w stanie go złożyć. Tak samo te 15 sekund, to możecie to zrobić na światłach jednych, a na drugich z powrotem go sobie schować. Zanim przejdziemy do wnętrza, to jeszcze bagażnik, bo mamy tutaj aż 3 litry więcej pojemności niż w poprzedniku. Proszę bardzo. Wejdą dwie kabinówki? No bez problemu. Jedna kabinóweczka wchodzi tak, nad nią tutaj druga. Jesteśmy w stanie to spokojnie zamknąć. Nawet możecie je, nie, tak się nie zamknie, bo wystaje. Ewentualnie dwie możecie też w ten sposób umieścić. I jeszcze tutaj jakąś miękką torbę, tudzież dwa plecaczki, więc na weekendowy wyjazd dla dwóch osób, a nawet na wakacje dla dwóch osób, jak idziecie gdzieś dalej, to takie dwie kabinóweczki i jedna miękka torba powinny Wam wystarczyć. A jeżeli chcecie więcej bagaży przewieźć, to tutaj macie dodatkowe miejsce i podobno oba te miejsca, jak tak złożycie, to 260 litrów. Nie wiem, tak to wieść będziecie? No fajnie, spoko. Może nawet duża walizka tu wejdzie. Nie, no to jest bardzo praktyczny kabriolet. Jak jedziecie z dachem złożonym, to normalnie ładujecie dwie walizy,
są zabezpieczone, nie polecą do przodu, nie polecą do tyłu. Idealnie, spakowani na wyjazd. Pytanie, czy jak nie wieziecie akurat walizek we dwie osoby, tylko zamiast walizek chcecie zabrać tutaj na przykład dzieciaki, to czy w ogóle się zmieszczą? Czy to faktycznie jest auto 2 plus 2, czy tak naprawdę 2 plus 0? Fotel przedni jest ustawiony tak, żeby było mnie wygodnie, fotel pasażera ustawiony tak, żeby pani od pierogów było wygodniej. Teraz zobaczmy, czy dwóch lygusów tutaj wejdzie. Proszę bardzo, Kuba, zapraszam z tej, drugi statysta z tamtej. Fotel się nie przesuwa do przodu w momencie, kiedy się składa. O Jezus, trudno tam włożyć nogi, tak? Tak? Na kolana miejsce jest. No kombinuj, kombinuj. No to teraz 20 minut materiału będzie live, ponieważ to jest ten bardziej uzdolniony manualnie. O, jest. Wujek silny pomógł? Dobrze, że jest ten wujek silny z nami, co? I ja mam tutaj miejsca tyle, że naprawdę pozycję za kierownicą mam spoko, jak widzicie, na upartego. Jakbym chciał ich na krótkim dystansie przewieźć, to mógłbym sobie, o, usiąść jeszcze w ten sposób. Fotel jest maksymalnie opuszczony? Nie, jeszcze nie jest. Niewygodnie? O, tak jest teraz w porządku. To troszkę odsunąć. I ja tak mogę jechać, jakiś tam dłuższy kawałek powiedzmy. Pytanie, czy oni mogą? Tutaj miejsca jest naprawdę sporo, co? Nie? Nie bardzo? A ciekawe, czy w tej pozycji w ogóle wiatrołap da radę zamknąć. O! O, a weź się głowę pod spód. O, i tak będziemy jechali na wakacje w tym roku. Doskonały pomysł. Nie bierzemy ciuchów, nie bierzemy rzeczy, a wy jedziecie tam schowani. Już pewnie od momentu, kiedy zobaczyliście pierwsze ujęcia, na których pokazane było to wnętrze, to chcieliście wiedzieć, co to do ch**a wafla jest. Jednym się to w cholerę podoba, inni uważają, że nie pasuje do charakteru całego samochodu. Ale ma to swoje historyczne uzasadnienie, ponieważ ta koniakowa skóra i ta pepitka, która ma swoją nazwę Pepita Houndstooth, było zastosowane w Porsche 911 z 65 roku. I teraz możecie w każdej 911 zamówić sobie taki pakiet wykonany przez Porsche Exclusive Manufacture, który nazywa się Porsche Design Heritage. I właśnie w skład tego Porsche Design Heritage wchodzą takie fotele z tą pipetką. Taki znaczek 911 się tutaj pojawia. Skórka jest również na boczkach drzwi i ta pepitka również. A do tego macie zielone zegary i nawet tutaj widzicie na tym chrono są zielone wskazóweczki. One nawiązują z kolei do Porsche 356. Natomiast robiąc tę tapicerkę nie uniknięto paru niesmaczków, czyli mankamentów inaczej. Zobaczcie na przykład tutaj na podłokietniku, jak prześwituje przez skórę klej. To samo tutaj. I oczywiście Porsche jest skłonne Wam to naprawić. Niestety w Exclusive Manufacture czeka się w kolejce 2 lata, żeby to zrobić. I ponoć nie jest to feller, który tylko w tym egzemplarzu się nam pojawił, tylko generalnie ten pakiet ma tę wadę, że skóra za cieniutka w tym miejscu i przebija przez nią klej. Ja jeszcze w dodatku ma specyficzny kolor, ale jest też czarna. Może być czarna, więc przez czarne zapewne przebija nieco mniej. Reszta wnętrza? Taka jak w innych 911-kach. Możecie niektórymi już tylko klawiszami sterować na przykład wydechem. O, ciekawe, jak brzmi, od razu sprawdzimy, co? I tryb sport? Tak. Mogę go pałować na zimnym, bo i tak ma ref limiter do 3500-4000, niezależnie od tego, czy jest rozgrzany, czy nie. Na postoju więcej nie wyciśniecie, po prostu. O! Wydech się rozgrzał. Sport Plus? Sport Plus przestaje strzelać. Popcorn raz jest, raz go nie ma, a jak jest, to jest taki wytłumiony, jakby nie dość, że był w mikrofalówce, to jeszcze ta mikrofalówka jakby była schowana pod kołdrą. To takie jest bardzo delikatny pop-upik, no ale to jest kwestia tego, że ten układ wydechowy tam jest bardzo krótki, a jeszcze do tego trzeba było w nim ukryć filtry GPF, katalizatory i to wszystko zostało stłumione, więc jak na tak krótki układ wydechowy i takie obostrzenia, to i tak brzmi przyzwoicie. Natomiast oczywiście też nie tak jak GT3 wolno sądząca. Mnie akurat estetyka tego się podoba.
podoba, to co mi się nie podoba, to to, że ekran jest nad taką półeczką, która ogranicza nieco tutaj kliknięcie w te dolne partie tego ekranu. Ma już nową grafikę, to są te nowsze grafiki Porsche, ale wszystko jest intuicyjnie, sprawnie, szybciutko działa. Apple CarPlay, Android Auto bezprzewodowe oczywiście. Możecie sobie tutaj też z tej pozycji sterować różnymi funkcjami, jak choćby właśnie spoiler wsunięty, wysunięty. U nas jest jeszcze aktywne zawieszenie pasm Porsche Active Suspension Management, co oznacza obniżenie go o milimetr w stosunku do standardowego zawieszenia, a jeszcze mamy za 12 tysięcy złotych układ podnoszenia i opuszczania przedniej osi, jakbyście mieli przejechać przez jakąś wyższą przeszkodę. Z klasycznych przycisków niewiele tutaj zostało. Te panele sugerowałyby, że coś może tutaj być, tak jak było w Panamerze czy w Cayenne, ale nie. To jest po prostu lakierowany plastik, takie typowe piano. Fajnie umieszczone, ładne, fajnie, że nie schowane w ekranie, tylko fizyczne przyciski do składania i opuszczania dachu. Fajnie, że dwa, bo czasami jest wszystko pod jednym przyciskiem i zapominacie, nie wiecie, czy jego trzeba nacisnąć, żeby otworzyć, czy pociągnąć, żeby otworzyć, czy nacisnąć, żeby złożyć, czy pociągnąć, żeby złożyć. Tutaj każdy ładnie oznaczony i pokazujący, który trzeba pociągnąć, żeby złożyć albo rozłożyć dach. Typowa już ten pizdrzyk do zmiany przełożeń. Jak chcecie jechać w manualu, to musicie kliknąć przycisk. Wieniec kierownicy, taki GT, jak oni to nazywają w Porsche. No i plastikowe pokrętło oczywiście do zmiany trybów z Sport Response. Czyli jak naciskacie ten przycisk tutaj, jedziecie w trybie normal, to przez 20 sekund macie tryb sportowy włączony. Bardzo przydatna, fajna funkcja. Silny ma dzisiaj ciężkie warunki pracy, ale mówi, że jest żeglarzem, więc wiatru się nie boi. Natomiast fajne jest to, że słuchajcie, jak jedziecie w miejskich warunkach do tych 60-70 na godzinę, to ten samochód naprawdę nawet przy opuszczonych bocznych szybach jest bardzo spokojny w środku. Włos mi nawet nie drgnie. Możecie podnieść sobie boczne szybki, cyk, i wtedy jest znacznie lepiej. Podnoszą się nawet z tyłu te małe trójkąciki. Już w ogóle nawet bez podniesionego z tyłu wiatrołapu możecie sobie jechać do 90-100 na godzinę i tutaj we wnętrzu jest spokojnie. W dodatku, nawet jak jest ciepło, 29-30 stopni, to tutaj jak działa klimatyzacja, a szyby są podniesione, to jest tak wydajna, że tworzy się wręcz taka chłodna poduszka i jedynie ja na przykład na czole czuję to słońce operujące, natomiast wcale nie jest tak gorąco, że jak się zatrzymacie, czy jak jedziecie, to robi Wam się duszno albo podcieknie Wam po dupie. Nic z tych rzeczy. Super wydajna klimatyzacja, fajnie zaprojektowane to pod kątem ochrony przed słońcem. Tak jak mówiłem, mamy pasma, czyli Porsche Active Suspension Management, i naprawdę w takich warunkach to, co jest zaskakujące, a mówimy przecież o Porsche, to ten samochód jest względnie komfortowy. Czujecie, jak tutaj cały amortyzator i sprężyna pracują, uginają to nadwozie. Oczywiście, kiedy wejdziecie sobie w tryb Super Sport Plus albo włączycie zawieszenie adaptacyjne, no to robi się już nie troszkę twardo, tylko twardo. Różnice pomiędzy tymi nastawami są kolosalne. One nie są symboliczne, są naprawdę kolosalne. Dwa różne samochody. Przez 99% czasu jest to przecudowny, wspaniały samochód do korzystania z życia przede wszystkim. Ten otwarty daszek, ta jego miękkość prowadzenia. Mamy do dyspozycji 650 koni, 800 Nm i mamy to w dupie. Bo nigdzie nam się nie spieszy, bo człowiek z tego korzysta. Prowadzi Porsche, ale nikomu nic nie musi udowadniać. I to jest naprawdę to sprawia największą frajdę w tym samochodzie. Wierzcie mi, przez ostatnich kilka dni uwielbiałem po prostu wyciągnąć go z garażu i sobie urządzić taką przyjemną, spokojną, wieczorną wycieczkę przy zachodzie słońca, przy fajnej muzyce. I to dawało mi w nim największą frajdę. Oczywiście, kiedy trzeba, no to się robi tak i łeb urywa. Już wtedy nie pędem wiatru, tylko osiągami, które są absurdalne. Absurdalne wręcz. Do setki przyspiesza w 2,8 sekundy. Co prawda to jest 1/10 gorzej niż coupé, ale naprawdę podarowalibyście sobie tą 1/10, żeby zrezygnować z czegoś takiego? Z pięknego, otwartego nade mną nieba? Z ptaszków, które przed chwilą pięknie tutaj śpiewały?
silnego za plecami, który smyra mnie w łokieć kolanem? No nie, oczywiście, że nie. Do 200, od 0 do 200 przyspiesza w 9,3 sekundy. Tutaj ten czas w porównaniu z tradycyjną wersją coupé jest już gorszy o 0,4 sekundy, a to wszystko przez masę, bo jeżeli chodzi o opór powietrza, to jest dokładnie taki sam w obu egzemplarzach, czyli 0,33. Natomiast prędkość maksymalna jest identyczna jak dla wersji coupé i to jest 330 km na godzinę. Jest to pod względem właśnie osiągów od 0 do setki do 200, tych 330 na godzinę, najszybsze Porsche 911, natomiast na takim na przykład torze Hockenheim jest objeżdżane przez GT3. A dlaczego jest objeżdżane? Znowu mówimy o dodatkowych kilogramach. GT3 jest słabsze, ma mniejsze, słabsze przyspieszenie, ale jednocześnie jest o 300 kg aż lżejsze. No i ma zupełnie inne zawieszenie, inną aerodynamikę, więc po prostu lepiej radzi sobie w zakrętach. Jeżeli chodzi o hałas, no to jedziecie tak sobie na przykład właśnie w ruchu miejskim te 60-70 na godzinę. Jest Wam chłodno, bo klima chodzi. I jeszcze normalnie gra radyjko, możecie go sobie słuchać. I jest naprawdę względnie cicho. Ja nie muszę tu jakoś specjalnie podnosić głosu, a jak radio jest wyłączone, to już w ogóle nie muszę się drzeć, bo tutaj nie hałasuje ten wiatr i nie wieje! W ogóle w takiej normalnej jeździe nie sprawia wrażenie szybkiego, brutalnego, agresywnego. Jest normalnym, fajnym, przyjemnym, komfortowym, dobrze wyciszonym, dobrze zaizolowanym od hałasów i od wiatru, dobrze chroniącym przed słońcem kabrioletem. Zajebisty. I teraz tylko sprawdzimy, czy trzyma parametry, jeżeli chodzi o przyspieszenie. 2,8 sekundy. No to wchodzimy w tryb Sport Plus. Wyłączamy kontrolę trakcji. Mamy tutaj pakiet Sport Chrono, o czym świadczy tutaj ten stoper, ten zegareczek. A jak mamy Sport Chrono, to mamy też Launch Control. To co? Ja pie... Silny głowa na swoim miejscu? Zostałem kamerą w łeb. A my jaki mamy wynik? Oj, musimy to poprawić, no. 2,89. Kaszana. To 0,1 gorzej niż producent podaje. Ale to przez silnego na pokładzie, na pewno. Dwa, mamy nierozgrzane opony. Trzy, mamy otwarty dach, czyli nieco inną aerodynamikę, ale zobaczmy. 5000 obrotów, launch control, kurwa! To jest nieporównywalne z absolutnie niczym. Z absolutnie niczym. I to nawet to pierwsze uderzenie to jest tak, jakby są takie, wiecie, dźwigi z kulami na końcu do wyburzania budynków. To jest takie wrażenie, jakby ta kula przywaliła Wam z tyłu w samochód. Tutaj nie jedziecie 0, 10, 20, 30. Tu jedziecie 10 i od razu 100. Do 60 na godzinę przyspieszenie to 1,5 sekundy. Jak nieprawdopodobnie on przenosi moc i moment przez te koła na ten asfalt, to jest coś niebywałego. To musiało być przekłamanie. Nigdy nas nie oszukało to urządzenie. Nie, dobrze, powinno być 2,8, tak? Nie, no 2,8, dobrze, bo ja już zgłupiałem. To jest poniżej 3 sekund. Ja myślałem przez moment, że 3,8 powinno być. Sprawdzimy z zamkniętym dachem, co? Jezu! Aż boli! No trzeba tu mieć kark, naprawdę. Proszę, to jest to, o czym mówiłem. Czyli opór wiatru przy otwartym dachu. 2,9 z otwartym dachem, 2,8 z zamkniętym dachem i z obciążeniem ja plus silny plus połowa zbiornika paliwa. Więc możecie Porsche sobie dopisać do swojego katalogu i do danych technicznych, że z otwartym daszkiem to 2,9 sekundy. Dobra, to teraz jedziemy na drogę ekspresową i na autostradę. Więc silny zapraszam Cię do przodu, bo będziemy musieli sobie postawić wiatrołap. O, dla Ciebie. Shut up and dance with me. Absurdalne są te doświadczenia. W ogóle nie do opisania. Jak się tego nie przeżyje, to trudno jest ująć w słowa przede wszystkim ten początek tego startu. To uderzenie tej mocy i momentu obrotowego. I to takie nagłe.
ten grip na tych oponach. Przecież nie jeździmy po torze, ta opona nie jest jakoś cudownie rozgrzana. No ale sama jej szerokość, samo to, że tam z tyłu jest ten silnik dodatkowo do ciąża, plus ta cała aerodynamika powodują, że doznajecie po prostu palpitacji serca. Zmarszczki wam się naciągają, walicie głową w zagłówek. Dobrze, że on jest, bo tak to byście mieli kark złamany. No jest to naprawdę doświadczenie z hypercarów, a nie z superkarów. Zdecydowanie. I teraz jeszcze jedną rzecz zmierzę. Tu wejdę w Sport Plus. I wam pokażę. Jest mój telefon. Jest mój telefon. Tak, wiem, że nie powinienem go trzymać teraz w ręku. Nic nie jedzie przede mną. Musiałem tylko wyzerować program dragi. Jednocześnie, jak jedziecie po zakrętach, to też są absurdalne prędkości. To, jak on klei, jak się trzyma drogi, jak jedzie po łuku, to nie zabieramy go na tor, ponieważ Turbo S w wersji coupé już testowaliśmy dla was na torze i jak jeździ po tym torze, możecie sobie kliknąć i obejrzeć tutaj. Bardziej ciekawi byliśmy, jak ten samochód jeździ w takim codziennym użytkowaniu. A teraz dokonamy takiego pomiaru. Uwaga, 70-70. Tyle trwa przyspieszenie od 80 do 120. To chciałem wam pokazać. W danych fabrycznych jest 1,6, ale to znowu ze złożonym dachem. Natomiast niecałe 2 sekundy, 1,7 od wbicia gazu przy 72-3 km na godzinę i przejściu od 80 do 120. Półtorej sekundy! Na Boga! To jedziecie, zagapiliście się i straciliście prawo jazdy. I teraz tak, ten wiatrołapik co nam daje? Wchodzimy sobie w tryb normal. Jedziemy sobie 120 na godzinę. Jest już głośniej, wyczuwalnie. No bo słyszycie, że już muszę nawet podnieść głos. Ten wiatr tutaj gdzieś szumi, sprawy nie ułatwia to, że dzisiaj jest bardzo wietrznie na zewnątrz. Natomiast nadal jest stosunkowo cicho, a przede wszystkim tu w środku nie wieje. To jest tyle wieje. O, pokaż grzyweczkę. O, widzicie? Ułożona i co? Coś lata? Nic nie lata. I podobnie jest przy 140 i nawet przy wyższych prędkościach. Wtedy natomiast już daje wam się we znaki hałas. Radia już przy tej prędkości za bardzo, nawet tych 120 nie posłuchacie. Ale do tych 100 na godzinę na bocznych drogach to jest absolutnie czysta przyjemność. Natomiast jak będziecie jeździli w dłuższe trasy, no to wiadomo, że będziecie jeździli z tym dachem złożonym. I pytanie, znaczy złożonym. Właśnie, jak się mówi, dach złożony, to jest dach schowany tam, czy dach złożony, założony? Jak jest dach otwarty, to jest otwarty, że schowany, czy otwarty, bo samochód jest otwarty? What the fuck? To zobaczmy sobie z otwartym daszkiem przy takiej spokojniejszej jeździe, ile będzie zużywał paliwa. Dzisiaj ten pomiar zużycia paliwa taki do końca wiarygodny nie będzie, bo tak jak już mówiłem, mocno nam wieje. Nie wiem z której strony, ale drzewami majta, podejrzewam, że to taki wiatr 40-50 na godzinę, a takie podmuchy no to już zdecydowanie wpływają na zużycie paliwa, bo jak czołowo macie taki wiatr, to de facto możecie do tej prędkości, którą jedziecie, dołożyć sobie te 40-50 na godzinę. Jak macie z tyłu ten wiatr, to od tej prędkości możecie tyle odjąć. Boczny wpływa mniej, nie mniej też wpływa. O, tu będziemy po flagach widzieli. No boczny mamy dokładnie, z tamtej strony w nas uderza, z lewej. I proszę bardzo, średnia prędkość 117 na godzinę, stabilna jazda, zużycie paliwa 8,5 litra. Przypominam, że mamy tu 650 koni mechanicznych i 800 Nm. Auto, które robi setkę poniżej 3 sekund, a do 200 rozpędza się w 9,3 sekundy. I jedzie 330 na godzinę, 8,5 litra. To teraz, panie silny, wraca pan do siebie na swoje stanowisko, a ja składam daszek i zobaczymy, jak dobrze jest wyciszone to auto we wnętrzu. To jest raz. I dwa, jakie będzie miał zużycie paliwa, czy niższe przy podobnej prędkości. I jedziemy. I zobaczymy, czy zmniejszy nam się zużycie paliwa. Wyciszenie tutaj jest świetne. Przynajmniej przy tych 120.
pojedziemy sobie za chwilę troszkę szybciej na autostradzie i zobaczymy, jak będzie przy 140. Natomiast teraz jest naprawdę petarda, żadnego szumu wiatru, żadnego świstu. W ogóle nie czujecie się jak pod brezentem, no bo i to nie jest brezent, tylko to wszystko jest dobrze usztywnione i tu widać właśnie, że składa się z tych paneli. Więc wow! Tutaj może gdzieś tylko troszkę szumu powietrza, ale w zwykłej 911 też tak jest. Już słychać coś tam silniczka, że on tam z tyłu burczy, jakiś szumopon, ale mamy tutaj do czynienia z samochodem stricte sportowym, nie udającym sportowca, tylko stricte sportowym. Poza tym 911 nigdy nie była jakoś specjalnie wygłuszona i wyciszona, bo to nie jest Gran Turismo, tylko to jest Porsche 911, samochód do dawania frajdy z jazdy i jego trzeba czuć. I pomimo tego, że mamy teraz już uturbione wszystkie te modele, to ja na przykład nadal bardzo lubię też Carrera czy Carrera S. I mam właśnie takie przemyślenie, skoro jesteśmy przy tym temacie, że jak chcecie mieć fajne, ładne Porsche do jazdy na co dzień, to taka zwykła Carrera, ewentualnie Carrera S będą absolutnie wystarczające. I jeżeli chodzi o osiągi, i jeżeli chodzi o to, jak się prowadzą. Jeżeli myślicie o Porsche w charakterze samochodu do uprawiania sportu motorowego, do doskonalenia swoich umiejętności, do tego, żeby pościgać się na torze, poszaleć, no to zdecydowanie GT3. Natomiast Turbo i Turbo S są pokazem umiejętności inżynierów, czyli tej mocy, tych osiągów poniżej 3 sekund do setki, pokazem ich technologicznego majstersztyku, natomiast są takimi samochodami, które moim zdaniem nie mają sensu. Za ciężkie już na tor i do takiej zabawy na przykład w zakrętach, choć oczywiście cholernie szybkie. Jednocześnie w codziennym takim ulicznym użytkowaniu nie bardzo Wam się ta moc przyda. Wystarczy Wam wtedy do takiego kabrioleciku SK 4SK albo zwykła Carrera. Ja bym obstawiał Carrera S z napędem na tył. Macie fajny, lekki, dobrze prowadzący się kabriolecik. Natomiast jak jedziecie na tor, to bierzecie GT3. Szczególnie, że za Turbo S w kabrio musicie zapłacić 1 315 000 zł. 65 000 za samą możliwość składania dachu. Absolutnie brałbym kabriolet, to już powiedziałem, bo jestem zauroczony tym, jak on wygląda i uwielbiam generalnie kabriolety. Natomiast 1 315 000? Matko! Dorzucacie sobie parę dodatków tutaj, takich jak choćby właśnie ten pakiet Heritage i jesteście w okolicach 1,5 miliona złotych. Ale się na tym rynku. Pali ze złożonym dachem dokładnie tyle samo, co ze schowanym w bagażniku. Czyli 8,7 teraz mamy spalanie. Z odcinka 7 km wiatr wyje nam spokój. Dziękuję za uwagę.